Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszej konferencji, która została zorganizowana celem poinformowania Państwa o tym, że już w sobotę 22 kwietnia 2017 roku odbędzie się 5. Regionalny Kongres Kobiet. Kongres, który po raz 5. będzie i po raz 2. będzie zorganizowany w Centrum Kultury 105 w sali klubowej. Zapraszamy wszystkich Państwa w szczególności dlatego, że w tym roku z okazji naszego jubileuszu będziemy gościć znamienitych gości. Między innymi będzie to prezydent Słupska Robert Biedroń oraz pani profesor Magdalena Środa. Podczas kongresu będziemy gościć znane osobowości, między innymi panią profesor Magdalenę Środę, pomysłodawczynię Kongresu Kobiet w Warszawie, a także panią Renatę Kim, która przybliży nam problematykę końcówek żeńskich, a także będzie prowadziła nasz tegoroczny kongres. A także panią Martę Mazurek, pełnomocniczkę prezydenta miasta Poznania do spraw przeciwdziałania wykluczeniom oraz panią Krystynę Kacpurę, dyrektorkę w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Będziemy miały dwa panele dyskusyjne. Pierwszym panelem będzie panel dotyczący demokracji. Będzie on brzmiał "Demokracja jest kobietą". Będziemy mówić tutaj o tym, co się dzieje obecnie w naszym kraju i jakie działania podejmują obywatele, aby bronić demokracji. Oczywiście będziemy mówić o prawach kobiet, a także o tym, co należy zrobić, aby nam się żyło lepiej i żeby kobiety miały większe prawa. Drugi panel będzie dotyczył polityki społecznej i realnego życia kobiet, który poprowadzi pani dr Iwona Chmura z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz ciekawych wykładów zapraszamy bardzo serdecznie do Parku Kobiet, w którym będzie można skosztować i zapoznać się z ideą kuchni społecznej, której powie koleżanka, a także spotkać się z autorami książek i porozmawiać troszeczkę na temat ich dzieł, a także zapoznać się z lokalnym rękodziełem. Tym razem w Parku Kobiet między innymi będzie Państwu towarzyszyła kuchnia społeczna, która będzie uczestniczków i uczestniczki kongresu częstowała wraz z kawiarnią Kontrast roślinnym jedzeniem. Kuchnia społeczna w Koszalinie działa już od około 2 lat. Spotykamy się, aby promować jedzenie roślinne i aby pomagać zwierzętom. Dzień dobry Państwu, Ryszard Ziakiewicz, fundacja hashtag Kultura, to nowa fundacja. Współtworzymy kongres, 5. kongres koszaliński. Z tej perspektywy sztuki współczesnej, kultury współczesnej, uważamy, że sztuka wspiera feminizm, nurty feministyczne, demokrację. Sztuka nowoczesna generalnie jest lewicowa i taka sztuka zawsze angażowała się też w pewne dyskursy społeczne. Zaprezentujemy na kongresie skromną, ale istotną wystawę pokazującą plakaty wykonane przez Pogotowie Graficzne w ubiegłym roku, 3 października, na czarny protest. W związku z tym protestem grupa znanych ilustratorów i grafików powołała Pogotowie Graficzne i w podtytule nazwała się grupą takiej pomocy społecznej. Nawiązywała w ten sposób do znanej, ważnej tradycji sztuki nowoczesnej, która nawiązywała do wydarzeń politycznych, do rewolucji, do protestów społecznych od XX wieku, od czasów rewolucji rosyjskiej, latach 20.
I też graficy nawiązują do Szkoły Plakatu Polskiego, która od lat 50. XX wieku znana była w całej Europie, na całym świecie. Państwo zobaczycie te plakaty na wystawie w sali klubowej. Nawiązują one do takich prostych wzorów rysunkowych stworzonych jeszcze w latach 60. i 70. ubiegłego wieku przez Henryka Tomaszewskiego, Świeżego, Jana Młodożeńca i wielu, wielu innych polskich plakacistów znanych na całym świecie i zbieranych przez muzea w całej Europie. Plakaty były użyte, były wydrukowane przez uczestniczki, uczestników protestu 3 października i w ten sposób graficy wspomagali ten protest, ważny protest społeczny. Chciałabym Państwu zwrócić uwagę, że Kongres Kobiet jest to wspólna organizacja różnych środowisk. Między innymi w Kongres Kobiet zaangażowały się osoby, które wolontarystycznie współpracują z nami, ale również organizacje, czyli takie jak Fundacja Hashtag Kultura, czy też partnerskie organizacje, Stowarzyszenie Era Kobiet, Fundacja Era Dialogu, Kuchnia Społeczna, jak również partnerzy, czyli Centrum Kultury 105, Starostwo Powiatowe, które wspiera, no i oczywiście Gmina Miasto Koszalin i Urząd Marszałkowski, gdzie pozyskujemy co roku dotacje na sfinansowanie Kongresu Kobiet. Ja serdecznie zapraszam wszystkich Państwa, bez względu na płeć, kobiety, mężczyzn, do uczestnictwa w kongresie, dlatego że będzie to bardzo ciekawe wydarzenie. Będzie z jednej strony poważna dyskusja na temat demokracja jest kobietą, czy też polityka społeczna, polska rzeczywistość, wszystko to, co nas dotyka na co dzień, będziemy mogły wysłuchać od strony widza, ale również zadać pytanie w kuluarach, spotkać się z osobami, które do nas przyjadą. A przyjadą posłanki różnych opcji, przyjadą zaangażowane polityczki, które również reprezentują różne opcje, począwszy od Nowoczesnej, a skończywszy na partii Razem. Poza tym podczas kongresu będzie rozstrzygnięty konkurs Kobieta Regionu Koszalińskiego. O godzinie 9 poinformujemy Państwa, kto dostał nagrodę w danej kategorii, a kategorie były następujące. Media, praca, działalność społeczna, działalność publiczna w sferze publicznej. No i oczywiście nagroda dla mężczyzny, który w swoim środowisku, w swojej firmie wprowadza standardy równości, nie dyskryminuje kobiet i muszę Państwu powiedzieć, że tak jak na początku, kiedy był organizowany ten konkurs, to wydawało mi się, że tych mężczyzn jest bardzo mało. I teraz, kiedy zaczynam bardziej wchodzić i rozmawiać z pracownicami i różnymi firmami, pojawia się bardzo dużo mężczyzn, którzy naprawdę zasługują na takie nagrody. I to cieszy. Jeszcze chciałabym się pochwalić i zachęcić Państwa do tego, żebyście przyszli na Kongres Kobiet, żebyście dostali taki oto biuletyn. Jest to biuletyn, w którym informujemy Państwa o tematyce, o której my dyskutujemy na co dzień, my kobiety, które organizują Kongres Kobiet i mężczyźni, bo również jest tutaj wypowiedź jednego mężczyzny, o tym, co nas boli, o tym, co byśmy chcieli zmienić, jak również są upamiętnione grafiki z czarnego protestu. Grafiki, które są istotne dla nas, organizatorek, dlatego że mówi się o prawach, prawie wyboru, prawie do samostanowienia, prawie do szanowania nas kobiet w naszym państwie polskim na równo ze wszystkimi ludźmi, bez względu na to, bez względu na płeć, bez względu na wiarę, bez względu na orientację seksualną i można by tak wymieniać bez końca. Jeszcze raz zapraszam w swoim imieniu, w imieniu koleżanek i kolegi na kongres. Kongres odbywa się 22 kwietnia od godziny 8 do godziny 16. Wstęp
wolny, będzie wiele atrakcji. Planujemy na zakończenie kongresu losowanie nagród, bo są osoby, które same zaproponowały, że chcą ufundować drobne nagrody, upominki dla uczestników i uczestniczek. Także zamierzam do uczestniczenia w całym kongresie